Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 124 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku, który nagrywam wam bezpośrednio w poprzednim odcinku, będziemy dalej zajmowali się produkcją kawy tutaj w naszym mieście, w naszym pięknym Ekopolis. W międzyczasie będę też odpisywał jednemu z widzów, który tutaj akurat właśnie miał to szczęście, że zalogował się w tym momencie, kiedy jestem właśnie w trakcie nagrywania. Ja oczywiście odpiszę tutaj, bo nie mam po prostu serca, żeby komuś nie odpisać, tak? Jakby nie patrzeć, no kanał jest prowadzony tutaj właśnie też w takim celu, żebyście wy mogli sobie pooglądać też, jak te gry wyglądają. Może zachęci was to też właśnie do zagrania tutaj w Anno. Dlatego no nie mam powodu, żebym wam nie odpisywał. Dlatego tutaj kontynuujemy dalsze nagrywanie. Teraz popatrzmy, jakby to tutaj jakoś tak zgrabnie upchnąć. Jak ja to tutaj upchnąłem w Wenerze, popatrzmy. A, tak to upchnąłem. Kurczę, no. Myślę teraz, jak to tutaj poobracać, żeby to też tak mi pasowało. Dobra, to już chyba wiem, jak to tutaj wepchnę, czyli to by było 4 na 4. To by było tutaj. I teraz to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Teraz druga taka plantacja. Transport of goods on trade. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, tutaj będzie druga plantacja. Dokładnie tak, tak słyszymy, że już właśnie jeden z widzów, który z tego co pamiętam, dosyć często właśnie tutaj komentuje Anno, jest dosyć aktywny właśnie pod moimi filmami z Anno, to właśnie tutaj widzimy, że jeden z takowych widzów właśnie zrobił poczekalnię, żebym mógł właśnie razem z nim też pograć w Anno, właśnie na multi. Chcemy właśnie też zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, to granie na multi, ponieważ ja nigdy na multi w Anno nie grałem, nie mam absolutnie pojęcia, jak to się gra na multi, więc no tutaj może to być ciekawe. Na pewno zdam wam relację z tego, jak to wyglądało. Dobra, tutaj mamy już dwie plantacyjki, które teraz pracują na pełnych obrotach. Tutaj jest ok. Teraz burzymy tutaj te kawałki. To burzymy, to wszystko burzymy tutaj. To tutaj też burzymy, to jest mi niepotrzebne. O, tutaj jak widzieliśmy, zakupiono właśnie winogrona, które są nam potrzebne, a które, no, niestety nie produkuję ich za dużo, ponieważ mam cholercia tylko jedną wyspę, na której mogę uprawiać sobie takowe dobro luksusowe, jakim są winogrona. Tutaj jeszcze musimy dowieźć kolejne 30 sztuk karbonu, żeby móc troszkę więcej kawy pozyskiwać. Tutaj przydałoby się też jeszcze jeden magazyn. To oczywiście zwiększy znacząco pojemność magazynową naszej wyspy, tak? Ale to będzie... Ojojojojojojoj, tak. Tutaj najpierw droga, bo potem mi to zasłoni. A nie chce mi się kręcić tą kamerą. Dokładnie tak. Jak widzimy teraz, ta wyspa ma bardzo dużą pojemność, przez to trzeba tutaj dowieźć jeszcze dużo różnych towarów, ale to oczywiście nie jest żaden problem w tym momencie, żeby podowozić jeszcze towary. Oj, tutaj będę mógł nawet wybudować szkółkę leśną, tak z tego co widzę. No to nawet fajnie, to mnie nawet cieszy.
Ale przecież ja mam karbon. To po co ja go wysłałem ten statek? Oj, nie wiem po co go tam wysłałem. To był jakiś mindlag, tak? Jakiś błąd mojego mózgu. Dobra. A więc zaznaczamy znowu kawę. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No i robimy tutaj właśnie kolejne pola. Trzy, cztery, pięć. Sześć. No i droga. Dzięki tutaj tym latającym pojazdom, które mamy, możemy sobie pozwolić na to, że nie wszystkie nasze zakłady są połączone właśnie z tutaj drogami. To jest, no nie ukrywam, potężne ułatwienie, jeśli właśnie chodzi o Anno, bo w poprzednich Anno tego nie było. W poprzednich Anno wszystkie drogi musiały być bezwzględnie połączone z zakładami produkcyjnymi, ponieważ inaczej taki zakład no, nie miał połączenia z magazynem głównym, z magazynami ogólnie i nie dostarczał nam żadnych dóbr. Tutaj jest to, jak widzimy, jednak potężnie uproszczone. Wow, jak się wszystko ładnie zamknęło tutaj. To mi się podoba, jak to się wszystko ładnie zamknęło. Szczególnie tutaj musimy troszeczkę przesunąć ten magazyn. Wytwórnia mleka gdzieś przerwała mi produkcję. O, nawet nie musimy, bo tutaj mamy magazyn. Dobrze, gdzie produkcja mleka prze... O, co? Nie, wytwórnia makaronu przerywa. Oj, tak, ponieważ nie ma makaronu. Oj. To jest problem. Tutaj ten makaron musimy... trzeba będzie chyba zwiększyć ilość młynów. Jak tu stoimy z kwarcem? Z kwarcem stoimy dobrze, dlatego mogę wyrzucić tutaj tą jedną piaskopłukarkę, a zamiast tego postawimy tutaj młyn. Aha, jeszcze trochę szkła potrzebuję. Dobra, no to będzie mały problem, bo... Ojojoj, w Ekopolis mamy problemy ze zdrowiem, ale już tutaj widzę, że śmiga tam karetka, która się tym zajmie. To mnie cieszy. Tutaj mamy te cztery... plantacje kawy, które zacnie produkują kawę. Ten kawałek tutaj mogę wywalić. Czy tutaj jeszcze coś zostało? Nie, nic tu nie zostało, więc no tutaj mogę w zasadzie kwietnik tak elegancko wrzucić. Niech on sobie tutaj rośnie, tak? Niech on sobie tutaj jest, to będzie ładnie wyglądać. Tutaj możemy postawić kolejną szkółkę leśną, ponieważ szkółki leśne no, są z natury przydatne. Tutaj mamy 3 i 3 od każdego... O. Czyli tutaj, tylko musimy to obrócić. O, w ten sposób. Dokładnie tak. I wstawiamy jeden tartak i drugi tartak. No i świetnie. I tutaj będą nam teraz produkować też drewno. Teraz tutaj musimy to szybko zrobić, ponieważ jak wiemy, ja mam ustawione wywożenie szkła z huba. O, tak muszę to się rozstawić. I teraz tak, tutaj, cyk. Ła! Kurde, młyn, szybko młyn. Nie, drewna nie mam! Tutaj jeszcze musimy to odrzucić, to zaproszenie, ponieważ właśnie muszę napisać, że... Tutaj właśnie musimy napisać jednemu z naszych widzów, że mamy jeszcze materiał no, do nagrania, tak? Jeszcze około 22 minut właśnie mamy. Dlatego musimy to teraz tutaj szybko ogarnąć, bo mi się po... popsuje. Tak, dokładnie. Ja się tutaj z tobą zgadzam, Mikołajku, tak. Gdy na coś się czeka, to czas się bardzo dłuży. Niestety tak to już jest na tym świecie, że na dobre rzeczy czeka się... i czas się nam dłuży, a na te złe niekoniecznie czekamy, a przychodzą bardzo szybko, tak?
Tutaj w pełni się z tobą zgadzam, drogi widzu, że gdy na coś właśnie się czeka, to... Uj, Boże, co tu się stało? Ebola? Ebola powróciła do mojego zacnego miasta. Na szczęście tutaj mamy drugi szpital, więc jeżeli ona się tylko tutaj przeniesie, to zaraz powinno to być coś ogarniane. Zaraz tutaj powinien być porządek wprowadzony. Tutaj widzimy, jedna karetka już stoi, ale to jest karetka z tego szpitala, to dobrze. Tutaj druga karetka już też ogarnia sytuację. Już jest sytuacja opanowana. Już Ebola jest pod kontrolą. Już Ebola nie pustoszy naszego miasta. Tutaj też, jak widzimy, mamy nowy młyn. Ten nowy młyn... No nie, no teraz znowu tutaj Ebola? Co to ma być? No sama Ebola, co to ma być? Co to ma być? Powiedzcie mi proszę, co to za straszne rzeczy się tutaj dzieją. Nagle wszyscy zaczęli chorować. Tutaj, jak widzimy, mamy kolejny młyn. Ten młyn się rozpędza. Młyn, powiedziałem, nie most. On się rozpędza, dzięki czemu przerobi te 326 ton pszenicy, którą i tak cały czas tutaj dowozimy. To będzie teraz szybko przerobione na makaron, dzięki czemu już nie będziemy dostawać powiadomienia i znikną nam tutaj te czerwone wykrzykniki, że nie mamy tego surowca. Tutaj, jak widzimy, piaskopłukarki zacnie też wypłukują cały piasek z tych rzek, tak, cały kwarc, ponieważ, jak widzimy, ja tutaj ustawiłem sobie właśnie taki achievement chcę tutaj zrobić, w ramach którego muszę zużyć wszystkie surowce mineralne na danej wyspie. Już zużyliśmy miedź, wapień i węgiel, teraz... Cicho! Nie przeszkadzaj mi, tak? W związku z tym zostało nam, jak widzimy, bazalt, który pobieram cały czas, sobie go tam podbieram z tej wyspy. Co tutaj jeszcze mamy? No, żelazo, które też cały czas gdzieś tam powoli się wykopuje, oraz właśnie kwarc, który, jak widzimy, cały czas jest pobierany. Tutaj ze złotem będzie trochę problem, ponieważ złoto wydobywa się na wyspach. Jeżeli nasi fabryko-kierownicy będą na wysoko odpowiednim poziomie. Problem w tym, że ja na razie w ogóle nie mam fabryko-kierowników, więc no tutaj jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać, zanim ten achievement wbijemy. Dobrze, kawa tutaj się produkuje. To mi się bardzo podoba, że ona tutaj jest produkowana, że jest przewożona. Bardzo mnie to cieszy, co tutaj widzę. Czy coś jeszcze? Szlak dostawy 4 zaopatrzenie. Nie. Tutaj mamy szlak zaopatrzenie 2A. Transport of goods on trading route. Negative. Dobrze. Zajmiemy się zatem dostawami 5. To są dostawy, które płyną z habitatu do huba. I w ramach tych dostaw mamy mięso, super aromaty i warzywa. Zobaczmy zatem, jak habitat radzi sobie z produkcją owych surowców. Co tu się stało? Nie wiem, co tu się stało, to było bardzo złe. Dobra, jak on sobie tutaj radzi z produkcją? Radzi sobie bardzo dobrze, tak? Z tego, co widzę. Mięsa jest dużo, super aromatów też jest dużo, warzyw trochę mamy mało i trzeba by coś z tym zrobić. Aczkolwiek tutaj widzę, że warzywa są uprawiane, tak? Na 113% wydajność, no to nie jest jakoś bardzo mało. To jest zacna ilość, tak? To jest zacna ilość. To jakieś drobne spadki FPS-a chwilowo wyłapałem, ale mam nadzieję, że zaraz się to ogarnie. Czyli tutaj de facto można by... Czy coś by tutaj właśnie trzeba jeszcze? No na pewno jeszcze ze dwie elektrownie kiedyś będę musiał gdzieś tu postawić. Powiem w tym, że na razie nie za bardzo wiemy, gdzie by te dwie elektrownie postawić. Ale ogólnie wygląda to na ten moment dobrze. Na ten moment wygląda tutaj habitat bardzo dobrze. Tutaj nie mamy się czym przejmować w tej chwili. Jeśli chodzi właśnie o zaopatrzenie, jak tu właśnie wyglądają statki, jak tutaj, no statki pływają pełne, tak, to mnie cieszy, statki pływają pełne.
Czyli jest dobrze. Tutaj tą wyspą nie musimy się przyjmować. Dobrze. Zatem dostawy 6. Dostawy 6, czyli tutaj przeznaczenie, tak? To jest wyspa, którą zbudowałem no w sumie tylko po to, żeby winogrona tutaj uprawiać. Winne grona, że tak powiem. Z czego wzięła się nazwa winogrona? Właśnie winne grona, ponieważ grona win, z tego się robi wino właśnie. Ale widzimy, że tutaj wszystko wygląda dobrze, no i tutaj też ustawiłem właśnie, żeby dokupywać w razie czego winogrona. Aczkolwiek troszkę popełniłem błąd, ponieważ ustawiłem, że do maksimum mają dokupić. A nie, ja ustawię, że do... no niech będzie tak około 50... Ile mi tutaj się ustawi? Ale... W habitacie problemy... O, 55 ton. Tak, to będzie takie minimum. Wysoka przestępczość w habitacie. Na szczęście tutaj komenda policji już się tym zajmuje. Tutaj mamy przeznaczenie, tak? Czy coś tutaj jeszcze trzeba by zrobić? No nie, no z tego co widzę, to miasto jest już na szczycie, tak? Ono właśnie no, osiągnęło już ten szczytowy poziom swojego rozwoju. Tutaj nie ma już na ten moment nic do roboty. Tutaj dostawca 6 pobiera ciągle te winogrona, przewozi je do huba, dzięki czemu w hubie będzie możliwa produkcja wina. Dobrze, jedziemy dalej. Dostawy 7. Ojojoj, cukier i trufle. I z tego co wiem, to tutaj nie produkujemy nic. No właśnie, tutaj produkujemy tylko te trufle. Ojojojojoj, w Węglogrodzie wygląda to naprawdę źle. Wygląda to no bardzo źle. Szczególnie, że no kiepsko wygląda tutaj kwestia zaopatrzenia w energię i w ogóle. No jest słabo, tak? Jest smutek. Na szczęście jest tutaj wysoka równowaga ekologiczna. To już mi się podoba. Ale no, niestety musimy coś tutaj z tym zrobić, musimy to tutaj poprawić jakoś lekko. Czyli moduły, narzędzia musimy dowieść, to na pewno. Płyniemy z tym, moi drodzy, płyniemy. Tutaj jest bazalt, no i ten bazalt to jest tutaj problem, bo właśnie nurkowie dowożą od razu... Właśnie, nurkowie dowożą od razu gotowe moduły konstrukcyjne, przez co ja nie mam gdzie tego bazaltu jak zużyć. Dobra. Poziom przestępczości w habitacie się ogarnął. Tutaj, o kurczę, ta Venera, to będzie bolesne bardzo tutaj przebudowywanie tego. No, przeróbka tej wyspy będzie naprawdę mnie bardzo boleć. Bo to będzie dużo pracy, bardzo dużo pracy. The company cannot accept failure on this quest. Za tyle licencji jestem gotów to zrobić. No, więc tutaj musimy teraz płynąć z tymi surowcami, potem musimy popłynąć do Rufusa, pobrać... dostarcz wymagane towary, aha! 35 ton doskonałej żywności. Z tego co wiem, doskonałą żywność tutaj produkujemy i mamy jej dosyć dużo, no więc tutaj nie muszę się absolutnie tym przejmować. Tutaj jeszcze z tą ropą oczyszczoną mamy problem, ponieważ no, jej produkcja jest niewystarczająca. Trzeba by... Znaczy po prostu za mało jest tej ropy cały czas, tak? Tu właśnie o to chodzi, że tutaj jej nie ma. Trzeba mieć... Musimy mieć dużo, dużo ropy. Ewentualnie właśnie taka sytuacja, żeby tutaj wszystkiego było pełno, full tworzyw sztucznych. Dzięki temu ropa oczyszczona będzie produkowana cały czas. To będzie dobre. Tak, to będzie dobre. I widział pan, że było dobre. Jak widzimy, makaron jest cały czas na bieżąco produkowany. To jest fajna wiadomość, że na bieżąco go produkujemy. Tutaj wyczerpuje się ten kwarc. Aczkolwiek nie jest to jakiś wielki problem dla mnie, że ten kwarc się wyczerpuje. Dlaczego? Ponieważ tutaj właśnie w nowym dupleksie mamy jeszcze bardzo dużo tego kwarcu. Tutaj mamy też taką rzecz, jak... Manifest energetyczny Eden Initiative.
problem w tym, że on mi nic nie daje, bo ja tutaj nie mam żadnych źródeł energii od Edenu, tak? Jak widzimy, ja mam tutaj tylko jedną potężną hydroelektrownię i to ona daje mi głównie prąd, więc no nie ma tutaj potrzeby posiadania tego właśnie manifestu energetycznego Eden Initiative na poziomie drugim. Lepiej będzie go przetransportować w jakieś inne miejsce. Dobra, jeszcze teraz co potrzebujemy do trufli. Chciałbym właśnie... prądu nie mamy. Ojojojojoj. Więc najlepiej byłoby postawić tutaj solarkę. Mhm, solarka to byłby dobry pomysł, ale żeby stawiać solarkę, to najpierw musimy trochę przerobić tutaj zagospodarowanie przestrzenne tej wyspy. O, tutaj jeden magazyn. Mhm, już słyszymy właśnie, że zaopatrzenie w energię niewystarczające. Oczywiście zaraz sobie z tym poradzę. Tylko najpierw muszę tutaj mieć odpowiednio dużą pojemność tej wyspy. Dobra, teraz drewno. Wszystkiego tutaj musimy zabrać po 50 sztuk. Drewno i szkło to pobierzemy z Ekopolis, ponieważ tam jest go więcej. Tutaj akurat mamy go niedobory chwilowe. A, no i te 35 sztuk tej doskonałej żywności, to też będzie ważne. Tutaj postawimy sobie solarkę, która będzie dawała nam dużo, dużo prądu, dzięki czemu moja wyspa nie zazna jakichś, no tutaj, niedoborów, tak, w energii. Ta wyspa jest dosyć trudna, jeśli chodzi o zagospodarowywanie, ponieważ jak widzimy, ona jest taka bardzo długa i góry zajmują sporą jej część tutaj. Tutaj nie ma żadnych takich, gdyby na przykład tych gór nie było, tutaj by się idealnie jakieś plantacje budowało, a tak to musimy upychać jakoś te plantacje między tymi górami, no, co jest problematyczne, tak? Ale myślę, że jakoś sobie tutaj z tym poradzimy. Czy tu jakieś przedmioty mam? Serio? To było bardzo dziwne, nie wiem dlaczego dałem tutaj redukcję dostaw, skoro tutaj nie planuję w ogóle mieć żadnych poddanych na tej wyspie. Tutaj planuję tylko trzasnąć na brzeże, tak? Żeby to jakoś po ludzku wyglądało. No, tak, takie molo w Sopocie trochę mi z tego wyszło prawie, no ale dobra. Chociaż tak, wiem, zaraz ktoś pewnie powie, człowieku, czy ty widziałeś chociaż raz, kurwa, molo w Sopocie? No tak, no widziałem. No dobra, no może mi to najlepsze nie wyszło, tak, to nabrzeże, może nie najpiękniejsze, ale lepsze to niż nic, tak? No i jest git, jest gicior. Jak się komuś nie podoba, to niech spróbuje sam zrobić lepsze. Mi się podoba. Oczywiście mógłbym zabudować to tutaj wszystko, żeby ładnie kwadratowo było, tak? Ładnie równo od linijki, no ale już bez fanatyzmu, tak? Tam bardzo ładne kamienie są pod wodą, bardzo ładnie to wygląda. W sam raz akurat taka rafa, żeby jakiś frachtowiec się rozwalił na niej. No idealnie, te kamienie tam jest taki strategiczny sabotaż na konkurencję. Gdyby konkurencja chciała przypłynąć, to się rozwalą po prostu te kamienie tutaj, o, i będzie fajnie. A moi znają drogę tutaj i się nie rozwalą. Dobra, potrzebujemy pobrać 50 płyt, 50 tego, nie, 40, no dobra, 40 też może być. I ile tego on tam chciał? 35, tak? Tej doskonałej żywności, no dobra. Płyniemy tutaj do niego zatem, wykonamy tą misję. Oj, tutaj widzę... Dobra, tą jedną sztukę to mogę mu sprzedać najwyżej. Niech tam ma, niech się chłopak cieszy. My tymczasem tutaj musimy popatrzeć właśnie, jak będziemy rozbudowywać dalej tą wyspę. Tutaj mamy, ulepszamy oczywiście magazyn główny do najwyższego możliwego poziomu. We wcześniejszych wersjach Anno tych poziomów było więcej. Tu mam tylko trzeci poziom. Pamiętam, że w pierwszym Anno były cztery poziomy właśnie tego głównego magazynu, ale ulepszało się tylko główny magazyn. Nie ulepszało, nie było takich magazynów, to były targowiska, trzeba było targowiska budować.
tamta mechanika wyglądała trochę zupełnie inaczej de facto. No tutaj jak za pierwszym razem usiadłem, to no z racji tego, że miałem już jakieś doświadczenie i wiedziałem, że to nie można się od razu tak rzucać na wszystko w Anno, to bądźmy szczerzy, pierwsza partia już mi w miarę dobrze szła, ale to tylko dlatego, że miałem po prostu doświadczenie w tej grze, tak? Gdybym nie miał tego doświadczenia, myślę, że byłoby gorzej. Jak tutaj to wygląda? Wow, mamy nawet na plusie mleka i to mnie cieszy, to mi się podoba. Tylko z tym ryżem dalej jest lipa, tak? Z tym tego ryżu dalej mamy za mało i z tym ryżem... oczywiście... No to ci sprzedamy, co tutaj mamy? Fabryka biżuterii. To nie jest jakieś... To nie jest jakieś bardzo dobre, więc no tutaj możemy to sprzedać. Mamy już 1329 licencji, to mi się bardzo podoba, ponieważ licencje, jak wiemy, są bardzo przydatne. Do praktycznie wszystkiego potrzebne są licencje właśnie do handlowania. Tutaj to Ecopolis trzeba będzie troszeczkę przerobić, ale to w przyszłości, ponieważ gdy tylko ogarniemy to, to będziemy przebudowywać kapitalizję. Szlak handlowy 8, no właśnie to jest szlak, który jest z kapitalizji, trzeba ją będzie przerobić. Tutaj jeszcze ten cukier, dostawy 9, no to Venera, tak, to Venerę będziemy też przebudowywać. Tutaj no to jest porażka. Tutaj, a tak, no mineria. Cóż, zapomniałem całkiem o tej wyspie. No i tutaj akurat ten szlak handlowy jest już ogarnięty, tak? Więc tutaj nie muszę się tym przejmować. Więc zostało nam, no, niewiele pracy, tak? Tutaj mamy już 7, czyli mamy 7, 8, 9, 10, 5 szlaków handlowych tylko musimy ogarnąć jeszcze, czyli to nie jest jakoś bardzo dużo. Wygląda to naprawdę dobrze, mamy już 231 tysięcy kredytów, co znaczy, że jesteśmy naprawdę bogatym państwem, tak? Mamy ćwierć miliona kredytów prawie. Oczywiście tutaj można mieć miliony kredytów, tak? To nie jest jakoś bardzo trudne, ale no ja cieszę się, gdy mam dużo hajsu, ponieważ wtedy łatwiej jest mi sobie to wszystko ogarniać. Omikron i węglogród, niedobory energii. No cóż, co ja na to poradzę, no. Nic nie poradzę, a tutaj jeszcze ten Omikron, kurczę, no z tym Omikronem nie wiem, co z nim zrobić. Tak go odziedziczyłem po tym faszyście, ale nie wiem, kurczę, co z tą wyspą zrobić. Nie mam na nią pomysłu, szczerze mówiąc. Jeśli macie jakiś pomysł, co zrobić z Omikronem, no to dajcie znać, tak? No bo były już różne pomysły, żeby tu robić bazę wojskową, żeby tu robić jakieś takie rozproszone osiedla, że tu jedno osiedle, tu drugie, tutaj trzecie, tak, tu czwarte. No różne pomysły miałem już co do tej wyspy. Nie mam na razie pomysłu. Jeśli macie jakieś pomysły, no to dajcie znać. Jeżeli któryś mi się spodoba, to na pewno go zrealizuję. Jeśli nie, no to sam będę tutaj coś myślał nad tym, co by tu udziergać. Tutaj, kurczę, mam ochotę wypchnąć Tildę z tej wyspy, ale nie będę tego Tildzie robił. Ona już i tak jest wystarczająco przez życie poszkodowana, tak? Już jedną wyspę jej odebrałem. Nie pamiętam wprawdzie którą, ale chyba... Coś tu jej chyba odebrałem, to chyba jej odebrałem. Nie pamiętam. Którąś wyspę pamiętam, że Tildzie odebrałem, bo wpakowała mi się na nią, a ja chciałem mieć tą wyspę. Więc no tutaj Tildzie już się wystarczająco ode mnie dostało. Ona już jest wystarczająco przez życie poszkodowana. My natomiast jeszcze musimy tylko wybudować sobie tutaj... tą wieżę, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, szesnaście, 17 kratek. Czy tutaj będzie tyle miejsca na to, żeby właśnie takową wieżę postawić? To jest, waszmość, dobre pytanie. Tutaj tu by było jakoś to tak. Teraz będziemy to liczyć wszystko, bo to będzie ostatnia budowa w tym odcinku, właśnie ta elektrownia.
tu będzie tyle kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tutaj. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. No i nawet się jakoś to poskładało, tak? Nawet jakoś wyszło to tutaj. Podoba mi się to, jak to tutaj wyszło. Tu i tu jeszcze drogę pociągniemy. No i teraz generator, nie to, generator solarny. No i już mamy prąd w Węglogrodzie. I na tym sobie zakończymy ten odcinek, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Anno 2070, gdzie dalej będziemy rozwijali tutaj Węglogród oraz gdzie postaramy się w kapitalizji poprawić trochę wydajność naszych tutaj właśnie miast, żeby właśnie no lepiej zaopatrywały tutaj naszego huba w surowce, które wkrótce też będziemy musieli tutaj, którego też będziemy musieli wkrótce przebudować. I z tego co widzimy, to pytajniki już wyskakują sporadycznie, co jest dobrą wiadomością, ponieważ to znaczy, że produkcja cały czas wzrasta i już prawie zaspokaja wszystkie potrzeby, a nawet jest nadprodukcja. Tak więc dzięki, że oglądaliście ten odcinek, no i na razie.